I witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Podróże z antropologią. Jest mi niewątpliwie przyjemnie powitać Państwa w ten upalny wieczór lipcowy. Dzisiaj moją gościnią będzie regionalistka i historyczka Marysia Kmoch. Witaj, Marysiu. Dobry wieczór. Dwa słowa najpierw jeszcze o podróżach, jak zawsze, a potem już z niecierpliwością oddam głos Marysi, która wprowadzi nas do dzisiejszej opowieści. Nadajemy do Państwa częściowo z miejscowości Jednorożec, a częściowo ze sklepu Podróżnika, więc możecie zobaczyć nasze wnętrza, jak zawsze, a dziś organizatorami jest Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, Sklep Podróżnika oraz Pracownia Duży Pokój, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękujemy naszym matronkom medialnym, portalowi Solojolo i Etnopaszyn. Nasz projekt jest dzisiaj możliwy dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który pochodzi z Funduszu Promocji Kultury. Tak jak zawsze, proszę Państwa, będziemy działać w formacie około 45 minut opowieści, a następnie będzie można zadawać pytania już teraz. Jeśli pojawią się u Państwa pytania w trakcie opowieści Marysi, to zadawajcie je w komentarzach, ja je potem będę przytaczał. Możecie też dawać znać, że jesteście, że nas słuchacie, że dzisiaj jesteście wieczorem z nami. A Maria dzisiaj zabierze nas w historię dotyczącą doświadczenia kobiecego śpiewu kurkowskiego. Dwa słowa, Marysiu, o tobie jeszcze pozwolę powiedzieć, zanim oddam ci tutaj mikrofon. Historyczka, regionalistka, działaczka społeczna, zajmuje się dziedzictwem i historią właśnie w Jednorożcu, stąd dzisiaj częściowo jesteśmy z tobą. Powiat Przasnyszki, Kurpiowszczyzna. Marysia też prowadzi bloga Kurpianka w Wielkim Świecie. Na pewno was do niego zaprosi, ale ja też daję znać, że możecie już do niego zaglądać w międzyczasie. Członkini stowarzyszeń regionalnych, towarzystw naukowych, autorka książek i artykułów naukowych oraz popularnonaukowych, opiekunka Jednorożeckiego Archiwum Społecznego, a także nauczycielka historii. Marysiu, bardzo dziękuję Ci za to, że jesteś dzisiaj z nami i zapraszam Cię serdecznie do tego, żeby przybliżyć nam opowieść o kobiecym śpiewie. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Dzisiaj będę mówiła o moim doświadczeniu, ale też o doświadczeniu moich kompanek z Kurpiowskiej Wspólnoty Pieśni. Zanim jednak przejdę do tych doświadczeń współczesnych, to będę starała się nakreślić moją historię, właśnie tą związaną ze śpiewem. Teraz udostępnię prezentację, która będzie nam towarzyszyła podczas tego spotkania. Proszę o chwilę cierpliwości. I mam nadzieję, że już widać prezentację. Doświadczenie kobiecego śpiewu kurpiowskiego. Miałam pewną zagwozdkę, jak nazwać to dzisiejsze spotkanie, to dzisiejsze doświadczenie, wystąpienie, ale mam nadzieję, że tytuł będzie rzeczywiście odzwierciedlał to, co dzisiaj Państwo usłyszycie. We wprowadzeniu była mowa o tym, że zajmuję się Kurpiowszczyzną i też dzisiaj z Kurpiowszczyzny do Państwa mówię, bo nadaję z miejscowości Jednorożec, ale zanim o samym Jednorożcu, to o Kurpiowszczyźnie. Na tej mapie zaznaczyłam położenie na mapie Polski kurpi zielonych i kurpi białych, bo warto na początku podkreślić, że są dwa regiony kurpiowskie. Podobne specyfiką, jeśli chodzi o warunki naturalne, jeśli chodzi o osadników, również w jakiś sposób tak. Jeden region z drugim jest bardzo związany, bo na kurpie białe zostali sprowadzeni osadnicy z kurpi zielonych. Ja dzisiaj skupię się na tych kurpiach północnych, czyli właśnie zielonych. To jest teren, który przez wieki był puszczą.
Możecie Państwo kojarzyć właśnie takie określenie Puszcza Kurpiowska, Puszcza Zielona. To jest teren, gdzie, na który przybyli, gdzie zamieszkali ludzie z zewnątrz. Jacyś uciekinierzy z majątków szlacheckich, może jacyś bandyci, zbójnicy, ale także ludzie zajmujący się lasem, ponieważ była to królewszczyzna, bartnicy i przedstawiciele innych zawodów, zajęć związanych z lasem. To są pierwsi osadnicy na tym terenie. Z czasem zajęli się bardziej rolnictwem, co było związane między innymi z ograniczeniami podczas okresu zaborowego. I warto też na samym początku podkreślić, bo to będzie wracało w mojej opowieści, że jest to region, dla którego charakterystyczne są psiaski, laski i karaski, czyli trudne do uprawy gleby, gleby piaszczyste, rozległe lasy, bory, najczęściej sosnowe, bo to sosna najlepiej rośnie na tych psiaskach, no i przecinające te lasy rzeki kurpiowskie. I teraz już przenosimy się konkretnie na Kurpie Zielone do mojego jednorożca. Jak widzicie na tej mapie, jest to miejscowość na skraju tego regionu, konkretnie na zachodnim skraju. Czasami się określa, i nawet mamy taki znak, jak się wjeżdża do jednorożca, mianem Bramy Kurpiowszczyzny. Bo rzeczywiście jak się jedzie z zachodu, to jest pierwsza miejscowość należąca do regionu kurpiowskiego, którą napotykamy. Niektórzy mówią, że Kurpiewszczyzna kończy się w tej części na Ożycu. Ja śmiem twierdzić, że to nie jest prawda. Jednorożec jak najbardziej jest kurpiowski i o tym świadczą między innymi źródła historyczne i także tradycja, kultura tradycyjna, która tutaj do dzisiaj jest w jakiś sposób kultywowana, chociaż może nie aż tak żywo i w tak ogromnej intensywności jak w centralnej części regionu, ale jako, że właśnie w tym jednorożcu na Kurpiowszczyźnie się wychowałam, to miałam takie, a nie inne doświadczenia. Jakie? Działa tu od wielu lat koło gospodyń wiejskich razem z zespołem, który kultywuje tradycje śpiewacze, pieśni regionalne, chociaż muszę przyznać, że kiedy badałam ten temat, o czym jeszcze powiem, okazało się, że w pewnym momencie ta ciągłość taka pokoleniowa została w jakiś sposób przerwana i ten bezpośredni przekaz w jakiś sposób został utracony, więc nie wszystkie dzisiejsze współcześnie prezentowane pieśni mogą brzmieć tak bardzo tradycyjnie. Czasami to jest też taka twórczość współczesna. Chcę też podkreślić, że położenie jednorożca na pograniczu Kurpi Zielonych i terenów drobnoszlacheckich, ten charakter przejściowy mocno wpływa na stopień kultywowania tradycji, bo na pograniczu o to zacieranie się tożsamością, mieszanie się tożsamości jest trochę łatwiej. Więc chociażby patrząc na położenie tej miejscowości na mapie, możemy przypuszczać, możemy domniemywać i tak rzeczywiście jest, że te tradycje nie będą aż tak intensywne jak w centralnej części regionu. Niemniej są, były i ja tego doświadczyłam. Przez 6 lat, już dawno temu, ale przez 6 lat byłam członkinią zespołu, który funkcjonował i do dzisiaj działa w jednorożcu. Był taki boom na początku XXI wieku na regionalizm generalnie. To były pierwsze lata działalności Związku Kurpiów. Wtedy też w jednorożcu powstały dwa zespoły kurpiowskie. Pierwszy, czyli właśnie Jutrzenka, do której ja należałam w czerwcu 2002 roku, a drugi Młody Kurpie, też do dzisiaj funkcjonujący we wrześniu bodajże. Ja byłam członkinią Jutrzenki i tutaj kilka zdjęć na potwierdzenie tegoż, ale też pokazujących, jak wyglądało to moje bycie w zespole. Chyba mogę określić to, że byłam w jakiś sposób liderką, ponieważ często prowadziłam występy, byłam konferansjerką, tak to można nazwać, także prezentowałam gadki, występowałam czasami jako solistka na konkursach śpiewaczych, ale jednak no, generalnie śpiewałam grupowo w zespole. I jak widzicie na tych zdjęciach, był to zespół mieszany, gdzie większość osób to dziewczęta, a była też grupa chłopców. Ich liczebność się zmieniała w czasie. Grupa dziewcząt
Nie sprawdziłam tego, ale myślę, że było nas 20-30 osób może nawet, chociaż pewnie różnie w różnym okresie. Tańce, gadki, piosenki, jeśli chodzi o repertuar obrzędowy, to głównie zapustny. Teraz, kiedy patrzę po latach na te doświadczenia, nie było tam repertuaru weselnego, to znaczy nie przedstawialiśmy obrzędów weselnych, ale pieśni weselne śpiewaliśmy. Tylko że wtedy ja nie miałam świadomości, które pieśni są weselne, a które nie, chociaż no, czytałam ze zrozumieniem te teksty. A skąd je braliśmy? Najczęściej były to teksty zaczerpnięte z Puszczy Kurpiowskiej w pieśni księdza Władysława Skierkowskiego, czyli z takiego kilkutomowego zbioru pieśni kurpiowskich z całej Kurpiowszczyzny, ale głównie z tej centralnej części, chociaż jak ostatnio sprawdziłam, także na zachodniej Kurpiowszczyźnie, nawet w gminie Jednorożec, badania swoje ksiądz Władysław Skierkowski prowadził. To były piosenki, które były nam proponowane przez osobę prowadzącą zespół, przez Bożenę Szulc, nauczycielkę języka polskiego, także kurpiankę, a przygrywał nam organista miejscowej parafii, muzykant razem z chłopcami, którzy grali między innymi w orkiestrze strażackiej, więc to było takie mocne nawiązanie do innych organizacji, do tradycji lokalnych. Trzon, początki zespołu są związane też z tym, że wiele z nas miało doświadczenie z holi parafialnej za sobą, więc to było takie powiązanie pomiędzy różnymi grupami śpiewaczymi. A to, że powstały zespoły kurpiowskie, nie jest przypadkowe, no bo Kurpiowszczyzna to po pierwsze, a po drugie warto też podkreślić, że na tymże naszym skraju zachodnim w Jednorożcu jest szkoła podstawowa imienia Adama Chętnika, czyli etnografa, wybitnego badacza Kurpiowszczyzny, miłośnika Kurpiowszczyzny, więc te tradycje lokalne, tradycje kurpiowskie były obecne i my je wszyscy doświadczyliśmy, będąc w szkole podstawowej. Gazetki, apele, konkursy o Kurpiowszczyźnie, czy dotyczące samego życiorysu Adama Chętnika, to była rzecz, z którymi się spotykaliśmy. Ja również tego doświadczyłam i chętnie zawsze brałam udział w takich inicjatywach, więc jak dowiedziałam się, że na bazie scholi między innymi powstaje taki zespół, to z radością do niego wstąpiłam. I było to dla mnie takie doświadczenie zajęcia pozaszkolnego, czegoś w stylu kółka zainteresowań, ale chyba jak teraz na to patrzę, pewnie z racji wieku, no bo jak wstąpiłam do zespołu, to miałam 10 lat, nie analizowałam tego jakoś bardzo, po prostu lubiłam śpiewać, lubiłam występować. No i właśnie, tu przechodzimy do czegoś, co warto podkreślić w kontekście dzisiejszego tematu i tego, co będę mówiła później. Doświadczenie zespołu, doświadczenie jutrzenki nauczyło mnie, wbiło mi w jakiś sposób do głowy te 6 lat, że to śpiewanie jest dla występowania, że jest dla pokazywania się, bo my występowaliśmy najczęściej poza gminą Jednorożec, oczywiście wszelkie lokalne uroczystości, my tam się pojawialiśmy, wszelkiego rodzaju odpusty, uroczystości, rocznice i tak dalej, ale bardzo często prezentowaliśmy ten repertuar poza gminą Jednorożec i w tej części wschodniej, czyli na terenie Kurpiowszczyzny i także na terenach niekurpiowskich, by ten folklor pokazywać, kultywować. Ale właśnie ja miałam takie przekonanie przez wiele lat, że to się robi dla występu, żeby inni to oglądali, że muszę założyć strój kurpiowski, żeby występować i śpiewać, że powinnam stać, jak występuję i śpiewam, bo wtedy lepiej pracuję przepona i tak dalej, i tak dalej. Wiele miałam takich, może nie tyle przemyśleń, ale właśnie takich przyzwyczajeń, może tak to nazwę, które przez lata się we mnie ugruntowały. Jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu, to jest to bardzo ciekawe, by porównać to z dzisiejszymi doświadczeniami. I do tego niebawem przejdę, ale zanim powiem o kolejnych krokach tego mojego doświadczenia, co po tych 6 latach w jutrzence, to dam wam przedsmak, fragmencik tego, czego doświadczałam, bo mam dwa nagrania, dwa udało mi się znaleźć w internecie, które pochodzą z
tego okresu, kiedy ja działałam w zespole. Jedno to jest takie typowo z występu w strojach regionalne, a drugi to jest program zapustowy. Więc króciutkie nagranie. Będzie widać mnie i nawet mojego brata. Zatrzymam to pierwsze nagranie. Mam nadzieję, że było słychać, że wszystko było ok. I teraz to drugie z repertuarem zapustnym. O, przepraszam. Do was na zapusty, na rumiane pączki i na świeże chrusty. To byłam ja, przeżywająca bardzo ten króciutki swój występ w roku 2008, bo natura perfekcjonistki zawsze sprawiała, że musiało być idealnie, a wtedy trząsł mi się głos, więc nigdy nie miałam jakiejś takiej ogromnej pewności w tym śpiewaniu i lepiej się czułam w śpiewaniu grupowym. Niemniej, jeżeli byłam wystawiana jako solistka i czułam, że się dobrze przygotowałam, no to byłam też w stanie wystąpić solo. Miałam taką jedną swoją piosenkę, która była właśnie moją piosenką, ja ją śpiewałam solo, odpowiadali mi chłopcy, powtarzały dziewczyny. Bardzo miło wspominam właśnie to doświadczenie, ale zawsze z pewną niepewnością, czy ja wyciągnę, czy dam radę, czy będzie tak idealnie. To było jakieś takie mocno zakorzenione w mojej głowie myślenie. Lecimy dalej. Teraz przechodzimy do etapu, kiedy pożegnałam się z zespołem, ponieważ kiedy zaczęłam naukę w liceum, to trudno mi było pogodzić to działanie w zespole z dojazdami, bo dojeżdżałam do sąsiedniego miasta, do Przesnysza, wracałam dość późno, a próby odbywały się w jednorożcu w gimnazjum, bo to był zespół działający przy gimnazjum, tuż po lekcjach bardzo często i po prostu nie byłabym w stanie na nie zdążyć, więc z bólem serca zrezygnowałam z udziału w zespole. Po liceum, gdzie zdecydowałam, podczas liceum zdecydowałam się iść na studia historyczne. Przyszedł czas studiów właśnie. Studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim i w czasie studiów odkryłam historię regionalną. Ona gdzieś tam zawsze była, ale nie tak, żebym bardzo się nią interesowała. Taki boom, można powiedzieć, nastąpił, jeśli dobrze pamiętam, w 2014 roku i zaczęłam badać tę przeszłość mojej miejscowości, powiatu przesnyskiego, tego właśnie pogranicznego, ale też często tak generalnie Kurpiowszczyzny. Jednak ze względu na to, że studiowałam w Warszawie, a następnie tuż po studiach rozpoczęłam pracę, także w Warszawie w szkole, to badałam to wszystko z daleka. Będąc na wygnaniu trochę, jak ja to czasami mówię. Niemniej, jak badałam, to starałam się robić to najlepiej, jak tylko mogę, wyszukać wszelkie możliwe źródła, ale właśnie raczej źródła pisane, które mogę odszukać w archiwach. Zdarzały się jednak w moich badaniach spotkania, relacje bezpośrednie, bo bez tych relacji bezpośrednich niektórych tematów nie byłabym w stanie opracować. I szczególnie dwa mocno oparłam na relacjach mówionych. Był to projekt dotyczący przydrożnych świątków, kapliczek, figur i krzyży
i ostatnio zakończony w zeszłym roku projekt dotyczący historii parafii Jednorożec. Ale jak badałam inne tematy, może właśnie bardziej pasujące do zagadnienia kultury tradycyjnej, to robiłam to właśnie z daleka. I teraz sobie myślę, że chyba się trochę usprawiedliwiałam tym, że tak z daleka jestem i jestem w tej Warszawie. I no, kiedy ja pojadę i porozmawiam z tymi kobietami, a na przykład mogłabym porozmawiać o weselu kurpiowskim przed II wojną światową i o powojennych przedstawieniach tegoż wesela, bo takie w Jednorożcu były, takie tradycje były. Jak ten temat zbadałam, napisałam artykuł, to napisałam, ale na podstawie źródeł, bez relacji. Teraz tego żałuję, teraz bym zrobiła to inaczej. Mogłam też zapytać o pieśni, nie pytałam. Mogłam też zapytać o strój, badałam go z daleka, na podstawie źródeł, ale te badania dużo mi dały, bo na przykład wtedy uświadomiłam sobie, odkryłam, że czułko, które nosiłam w zespole Jutrzenka, jest nieprawidłowe, to znaczy w Jednorożcu nigdy nie było czułek, były koruny, czyli takie piętrowe wianki, więc te badania także z daleka dużo mi dały, ale czegoś cały czas brakowało. Niemniej w miarę tego, jak działałam, byłam coraz bardziej, można powiedzieć, rozpoznawalna, użyję takiego sformułowania, coraz więcej osób dowiadywało się o moim blogu właśnie, Kurpianka w Wielkim Świecie, o różnych działaniach, o projektach, które podejmowałam. Zaczęłam też działać w terenie społecznie, czyli na przykład przyjeżdżać z prelekcjami, albo organizować, przygotowywać wystawy plenerowe zdjęć historycznych, albo zabierać ludzi na wycieczki rowerowe śladami różnych ciekawych przykładów dziedzictwa lokalnego. I to zajmowało bardzo ważną część mojego życia. Też chciałam bardzo wprowadzić takie dobre wzorce, które zaobserwowałam w środowisku aktywistów, których spotykałam, które podpatrzyłam w Warszawie, na mój grunt. I to spotkanie działaczy społecznych jest kolejnym krokiem, które mnie doprowadziło do tego, gdzie jestem dzisiaj. Mianowicie w 2019 roku wzięłam udział w objeździe organizowanym przez Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej, program z ramienia Mazowieckiego Instytutu Kultury. I tam spotkałam się z kobietami, o których teraz kilka słów. Nasza Marysia ładnie płakała, jak Jonecko ziorąc skadawała, jak Jonecko ziorąc skadawała. Jesteśmy w Bandysiach, w starej szkole, czyli ekipa z Bandyś i z Czarni. Kontynuatorki tradycji i sobotnie granie, czyli ekipa, która zajmuje się śpiewem, dawnym, tradycyjnym śpiewem kurpiowskim w starym rycie z przekazu ustnego od naszych mistrzyń i kapela sobotnie granie, która robi to samo, co kontynuatorki tradycji plus więcej, czyli gra jeszcze do tańca. Jesteśmy zadowoleni z tego, że jesteśmy tu. O! To był taki objazd, kiedy w ciągu 2-3 dni odwiedzaliśmy wybrane punkty na terenie subregionu ostrołęckiego. To się pokrywa z dawnym województwem ostrołęckim. Byliśmy między innymi u mnie w Jednorożcu. Tu widzicie na podglądzie pomnik Jednorożca na środku Jednorożca. Można przyjechać i zrobić sobie zdjęcie, zapraszam. To jest taki bardzo popularny punkt na trasie, jak ktoś jedzie na przykład z Warszawy na Mazury, więc zapraszam. Jeden z punktów był właśnie w Bandysiach, w gminie Czarnia, gdzie gospodyniami były kontynuatorki tradycji, czyli śpiewaczki z tejże właśnie wsi, pani Bronia, pani Antosia i pani Marianna, bandysionki i ich uczennice, młode dziewczyny z Bandyś i z okolic, a wszystko to pod opieką meloterapeutki, wokalistki Olgi Stopińskiej. Były prowadzone takie kilkumiesięczne warsztaty, by z bezpośredniego przekazu od mistrzyń, od kobiet, które pamiętają ten taki tradycyjny śpiew, jego doświadczyły, to poszło dalej do młodych dziewczyn, by ta tradycja nie zanikła i by właśnie ten bezpośredni przekaz zafunkcjonował. I tam doświadczyłam momentu przełomowego. Jak czytaliście zapowiedź tego spotkania, to tam pojawiło się takie pytanie, chyba nawet pierwsze w opisie, dlaczego śpiew starych kobiet usłyszany gdzieś tam wieczorem przy ognisku wywołał niepohamowany płacz. I tak rzeczywiście było. Mieliśmy taki moment podczas tego objazdu, kiedy zgromadziliśmy się właśnie w Bandysiach przy starej szkole, przy ognisku,
Było oczywiście kiełbasa, coś do wypicia, do jedzenia, ale było to też taki moment spotkania. I dziewczyny wtedy zaśpiewały. Zanim zaśpiewały, nie mam niestety nagrania z tego śpiewu, opowiem wam o emocjach. To był taki wstęp, który chcę przywołać. Słowa, które wówczas nie zapamiętałam tak bardzo, ale dzisiaj chcę je przywołać, bo one bardzo pasują do tego, co będę mówiła i chciałabym, by wybrzmiały. Mówi Olga Stopińska. A też myślę, że chciałabym, żebyście wiedzieli, że to nie jest normalna sytuacja, w której my występujemy, w której my pokazujemy wam. To jest nienaturalna sytuacja. Naturalną jest taka, w której wszyscy biorą udział w tym zgromadzeniu. I też zupełnie zmienia się odbiór tej muzyki, kiedy jesteś członkiem, kiedy jesteś częścią tego zgromadzenia, a zupełnie inaczej to wygląda, kiedy jesteś słuchaczem. Zupełnie inną jest ta percepcja. Zupełnie inaczej człowiek tą muzykę odbiera. To nie jest muzyka stworzona do słuchania, to jest muzyka stworzona do tego, żeby być w niej razem, do wspólnego śpiewania. I tak jak mówiłam, chyba to, co doświadczyłam chwilę później, zrobiło na mnie większe wrażenie niż te słowa, bo ich nie pamiętałam, ale na szczęście sobie to nagrałam i dzisiaj mogę to przywołać. A ten moment właśnie śpiewu, kiedy zaśpiewały bandy Sionki, kiedy z nimi zaśpiewały młode dziewczyny z bandy z okolic, sprawił, że ja po prostu wybuchłam niepohamowanym płaczem. Ja nie mogłam się uspokoić chyba przez całe ognisko. Jak się uspokajałam, to znowu zaczynałam płakać po chwili, jak kolejna pieśń wybrzmiewała. Nawet teraz, jak o tym mówię, to czuję niezwykłe wzruszenie. Bo to był moment, kiedy w środku coś tak mocno zagrało, coś mną tak szarpnęło. Nie umiem nawet tego dokładnie opisać. I dlaczego? Jak sobie teraz o tym myślę, to było półtora roku temu, w czasach jeszcze przedpandemicznych, w innej rzeczywistości, to bardzo mocne wrażenie zrobiło na mnie to, że to jest takie surowe i takie prawdziwe i takie bardzo kurpiowskie. Dlaczego? W międzyczasie, latem 2019 roku, uczestniczyłam w letniej szkole dialektu kurpiowskiego, która została zorganizowana w Jednorożcu, ale też w innych miejscowościach przez Związek Kurpiów. I tam przypominałam sobie, uczyłam się gwary kurpiowskiej, bo ja tak bardzo jej w domu nie doświadczyłam. Pamiętałam pewne sformułowania, które do dzisiaj są używane, których używał mój dziadek, ale byłam małą dziewczynką, kiedy zmarł, a inni przodkowie, jego żona, babcia, mama, taty jeszcze wcześniej nie zmarła, więc nie miałam takiego bezpośredniego przekazu. Ale kiedy usłyszałam śpiew bandy Sionek i dziewczyn z kontynuatorek tradycji, poczułam, że właśnie on jest taki prawdziwy kurpiowski, taki surowy, tak dobrze tam słychać te gwary. A ten nasz jednorojski, jednak jest to pogranicze i nie śpiewa się tak bardzo w gwarze. I tak bardzo poczułam, że to jest coś niesamowicie pięknego i chciałabym też czegoś takiego doświadczyć, ale cały czas myślałam o tym jako o słuchaniu. I to jest moment, zanim przejdę od słuchania do doświadczenia, do śpiewania, kiedy chcę troszkę powiedzieć o samych pieśniach. Posłużę się wypowiedziami, które znalazłam online, one będą też podlinkowane jako bibliografia na końcu tejże prezentacji i zacytuję teraz wypowiedź Kasi Huzarskiej ze Stowarzyszenia Trójwiejska. Pieśni kurpiowskie są pełne zdobników, zawijasów i co tylko sobie jeszcze można wymarzyć. Nie do podrobienia. Na rozległych, płaskich, płaszczystych terenach są albo łąki i pastwiska, albo sosnowy las. Będąc w tutejszych lasach, spacerując po łąkach i polach, łatwo sobie wytłumaczyć, dlaczego taka siła zawarta jest w pieśniach leśnych i polnych. I ja zdawałam sobie sprawę z tego, będąc w zespole i tak generalnie działając jako historyczka, badaczka, że śpiew towarzyszył ludziom przy codziennych czynnościach, był z nimi na co dzień tak po prostu, że śpiewało się podczas prac w polu, podczas prac gospodarskich, śpiewało się całym rokiem w zależności od tego, jaki to był moment roku kalendarzowego, że ośpiewywano wesela, pogrzeby, że inne były pieśni adwentowe, a inne były na Wielki Post, że były też pieśni pogrzebowe, były i są. Może nie bardzo miałam świadomość, że
wyróżnia się pieśni leśne, pieśni polne, chociaż taki repertuar my też śpiewaliśmy, takie pieśni też się pojawiały w Jutrzence, ale ja nie miałam zupełnie wtedy tego świadomości. Dzisiaj widzę, dzisiaj mocniej, po prostu świadomiej na to patrzę, bo jestem starsza, że w tych pieśniach jest po prostu odbicie trosk życia codziennego. Jest pieśń o chłopaku, który został powołany do wojska w czasie wojny polsko-bolszewickiej i zostawiał ukochaną. Jest pieśń wyrażająca tęsknotę za matką, która zbyt wcześnie zmarła i dziewczyna sama została i nie ma jej, nie ma komu, nie ma matki, żeby ją oddała na ślubie. Już nie ma tej rodzicielki z nią w tym ważnym momencie. Że jest pieśń, która mówi o zakazie użycia broni przez strzelców kurpiowskich, bo zaborcy, rosyjski zaborca tego zakazał. Najpierw Prusacy, a później Rosjanie. Więc to są pieśni, które bardzo mocno odbijają takie troski życia codziennego. I będąc w zespole w tych latach 2002-2008 nie miałam świadomości, muszę chyba to powiedzieć, że ta sama pieśń może brzmieć inaczej i może mieć też inny tekst w różnych wsiach, bo akurat tak się złożyło, przynajmniej tak to teraz pamiętam, ale może to jest wybiórcze pamiętanie, że jak jeździliśmy z występami albo na jakieś konkursy, to albo bardzo rzadko się zdarzyło, albo się nie zdarzyło, bo może nie pamiętam, żeby ktoś inny zaśpiewał tę samą piosenkę co my. No bo też może specyfika tego, że my śpiewaliśmy często te piosenki zachodniokurpiowskie, więc nie wiedziałam, że może być ta sama piosenka śpiewana trochę inaczej. Dopiero miałam się o tym przekonać. No ale już wspomniałam o tym, że to doświadczenie bardzo mocne było w czasach przedpandemicznych, jesienią 2019 roku. Później wiemy, co się działo i długo jeszcze, to znaczy rok, czekałam na kolejny etap tego mojego doświadczenia. To znaczy na spotkania śpiewacze. Idea narodziła się jesienią, jeśli dobrze pamiętam, jesienią 2020 roku z inspiracji, z inicjatywy Olgi Stopińskiej. Chodziło o to, chodzi nadal o to, by kurpianki, dziewczyny mieszkające w Warszawie spotykały się i śpiewały pieśni przodków, przodkiń w takiej kurpiowskiej wspólnocie, wspólnocie kobiecej właśnie. I to jest zdjęcie z mojego pierwszego spotkania. Długo byłam namawiana przez Asię Turek, którą też poznałam podczas tego objazdu jesienią 2019 roku. Asia jest w środku na tym zdjęciu, by przyjść na to spotkanie. Nie wiem, czy się sama przed sobą jakoś usprawiedliwiałam, stopowałam, na pewno się stresowałam, bo byłam przyzwyczajona właśnie do tego występowania, że ktoś mnie ogląda, że ktoś mnie ocenia. Miałam taką myśl, mój Boże, Olga Stopińska będzie mnie słuchała, a ja przecież mam taki, no taki sobie ten głos, no śpiewam, ale no w grupie jest lepiej, a jak każe mi zaśpiewać samej, a ja mam przecież taki niski ten głos, alt mam taki, no nie za ciekawy. Stresu było co niemiara. Ale pierwsze spotkanie, które zapamiętam chyba na zawsze, było w urodziny mojej siostry 17 lutego, było czymś niesamowitym. To jest zdjęcie, które opublikowałam na Instagramie i rzeczywiście to była kobieca przestrzeń, wspólnota, pieśń kurpiowska. Śpiewałyśmy, rozmawiałyśmy, zastanawiałyśmy się, co się kryje za tymi pieśniami. Wtedy zastanawiałyśmy się nad repertuarem weselnym i mocnym wątkiem w naszych rozważaniach było to, czy te smutne pieśni są smutne dlatego, że dziewczyna jest w jakiś sposób sprzedawana, oddawana, czy to jest transakcja pomiędzy rodzinami, czy jakoś inaczej należy te pieśni czytać. Więc dużo było takiego zastanawiania się nad kontekstem, w jakiej sytuacji się śpiewało te pieśni, co one oznaczały. Rozmawiałyśmy też o naszych doświadczeniach takich domowych. To jest spotkanie z pierwszego, zdjęcie z naszego pierwszego spotkania, ale im dalej w las, a spotykamy się co 2 tygodnie, tych dziewczyn przychodziło więcej, ale też w różnych konfiguracjach się pojawiałyśmy, bo tu jest na przykład screen z nagrania ze spotkania, gdzie ja nie mogłam być, ale były dziewczyny, które już później się nie pojawiły, ja ich nie poznałam. Ten skład się zmieniał podczas różnych spotkań. Z czasem wykształciła się taka grupa nas 4,
które później zaprezentuję, ale właśnie niesamowite było to, i to mnie bardzo ujęło w tych spotkaniach, że miałyśmy różne doświadczenia. Czasami one się mieszały, ale to były takie sytuacje, że tak jak ja na przykład, mam za sobą doświadczenie zespołu kurpiowskiego, zespołu ludowego. Były dziewczyny, które wyniosły tradycje śpiewacze, muzyczne, generalnie nawet szerzej, z domu rodzinnego, od rodziców, od dziadków, z takim bezpośrednim przekazem się spotkały, czy w rodzinie, czy we wsi, lub generalnie były zainteresowane muzyką tradycyjną. Pojawiły się też na naszych spotkaniach takie osoby, które miały wykształcenie muzyczne, a śpiewu się dopiero uczyły, więc mamy bardzo różne doświadczenia i to są takie rzeczy, które myślę, że stanowią bardzo mocno o sile tej wspólnoty, bo tymi różnymi doświadczeniami my się wymieniamy, dużo dyskutujemy, dużo rozmawiamy. To jest taka przestrzeń, gdzie chyba każda z nas czuje, że może się swobodnie wypowiedzieć i działamy tam na zasadzie partnerskiej. Olga jest w jakiś sposób naszą przewodniczką ze względu na to, że ma wykształcenie muzyczne. Pomaga nam też często, jeśli chodzi o techniki, jak na przykład bardzo długo śpiewamy, ja już czuję, że mam to zdarte gardło, to proponuję jakieś ćwiczenia, aby to gardło się rozluźniło, ale działamy na takiej zasadzie partnerstwa, równości, jesteśmy w tym wszystkie razem. I przyszła wiosna, kwiecień, jeśli dobrze pamiętam, czy przełom kwietnia i maja, kiedy ta nasza grupa została zaangażowana do programu Akademii Kolberga. Działamy od tej pory jako Kurpiowska Szkoła Tradycji. Zasadą, ideą jest to, by uczyć się, tak jak już to wcześniej wybrzmiało, jak to działało przy okazji kontynuatorek tradycji, uczyć się z bezpośredniego przekazu od mistrzyń, od śpiewaczek, które kultywowały te tradycje, które chcą je przekazać i z nami się spotykają, i by robiły to dziewczyny, które są właśnie kurpiankami. By był ten przekaz bezpośredni i przekaz cały czas w regionie, by ta muzyka, by ten śpiew, by to doświadczenie nie zanikło. Też cała otoczka, która jest z tym związana, w jakiej sytuacji się śpiewało te pieśni, co one oznaczały i tak dalej. Więc zaczęłyśmy tak od wiosny działać. Było to związane z tym, że dostałyśmy jakiś taki skromny budżet na nasze działania i pojawiło się działanie na zewnątrz, już nie tylko spotkania w fundacji, w siedzibie Fundacji Metamorfozy w Warszawie, gdzie się najczęściej spotykamy, ale też wyjście w świat. I na przykład tak jak tutaj spotkanie sieciujące dla osób, które chcą śpiewać, śpiewają, ale też dla osób muzykujących. To było spotkanie w Turośli i chciałabym teraz fragmencik nagrania z tego spotkania Wam zaprezentować. Może jeszcze powiem, że jak się wybierałam na to spotkanie, a miałam nie jechać, w ostatniej chwili się zdecydowałam, to się bardzo stresowałam, bo znowu, to jest na zewnątrz, będzie śpiewanie, będą inne osoby. Olga powiedziała, może ktoś tam zatańczy. Mówię, matko kochana, ludzie będą mnie oceniali, a ja przecież na pewno nie umiem tańczyć. Co z tego, że tańczyłam w zespole, a na pewno nie umiem tańczyć. Więc stresu było co nie miara, bo cały czas miałam te przemyślenia w głowie, te ugruntowane jakieś takie przyzwyczajenia z czasów zespołu. Ale jak pojechałam, to się okazało, że jest zupełnie inaczej i mam nadzieję, że będzie widać, że się świetnie bawiłam. I było to przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, z innymi osobami, które też chcą tego doświadczać, co ja. Thank you.
takich spotkań było już kilka, ale też pojawiły się zaproszenia, by zaprezentować to, czego się nauczyłyśmy, szerszemu gronu. I to jest nasz pierwszy taki publiczny występ, występ Kurpiowskiej Wspólnoty Pieśni, tego czteroosobowego składu, który w jakiś sposób się wykształcił, bo po prostu my mogłyśmy przychodzić tak regularnie, przychodziłyśmy regularnie na te spotkania. No i w pewnym momencie dostałyśmy taką informację, że zostałyśmy zaproszone na konferencję poświęconą księdzu Władysławowi Skierkowskiemu i tam w kościele, w Myszyńcu, w Bazylice zaprezentowałyśmy trzy pieśni. Był z nami Marcin Drabik, wybitny skrzypek i też chciałabym, byście doświadczyli, byście zobaczyli króciutki fragment nagrania z tego spotkania. Że to było bardzo duże przeżycie dla nas, bo miałyśmy siedzieć, a stałyśmy, więc pewnie nam się nogi trzęsły, przynajmniej mi. To był pierwszy taki publiczny właśnie występ, ale okazało się, że właśnie to, co się nauczyłyśmy, to, co zaprezentowałyśmy, zyskało bardzo dobry oddźwięk. I też pamiętam, że przed tym, jak się wybrałyśmy do Myszyńca, pewnie wszystkie byłyśmy poddenerwowane i bardzo się cieszę, że Olga mocno podkreśliła to, żebyśmy pamiętały, że my tam jedziemy i śpiewamy razem. Po prostu stoimy przed ludźmi, ale my śpiewamy razem. Jesteśmy razem w tej wspólnocie. I my śpiewamy trochę dla siebie tak naprawdę. My się spotykamy, my chcemy po prostu tego doświadczyć i razem zaśpiewać, być razem w tej sytuacji. A że ktoś tam inny nas będzie oglądał, to trochę jest przy okazji i to mi bardzo pomogło. Pojawiły się kolejne spotkania. Za innego dajcie skrzypki, przyjaciele. Dajcie skrzypki, przyjaciele, pójdziemy grać na... Pojawiły się kolejne spotkania, możliwość poznania kolejnych śpiewaczek, spotkania też z dziewczętami z innych miejscowości, więc to nie jest tylko działanie, które ogranicza się do naszej grupy tych dziewczyn, które mieszkają w Warszawie, ale to jest no, po prostu ludzkie spotkanie, nawiązywanie kontaktów i przekaz bezpośredni. Tutaj w tym przypadku spotkanie w Tatarach ze śpiewaczkami z Krobi. No i ostatnie doświadczenie. Bardzo się cieszę, że dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza transmisja jest już po tym naszym ostatnim weekendzie myszynieckim, bo i mam fajne zdjęcia, które mogę Wam pokazać i nagrania. Spotkanie z Zofią Warych, wybitną śpiewaczką kurpiowską, u niej w mieszkaniu w Myszyńcu, dzień przed koncertem, który miał kończyć cykl imprez Myszynieckie Noce w Dzwonnicy. Byłyśmy na tym spotkaniu my, bo miałyśmy następnego dnia z panią Zosią śpiewać, ale na tym spotkaniu były też kobiety z Myszyńca, nie to najmłodsze pokolenie, ale również chcące uczyć się i chcące śpiewać. Była też dziewczyna z Łęgu Przedmiejskiego, więc po raz kolejny takie spotkanie ludzi, dziewczyn, bo zobaczcie, cały czas to są dziewczyny, kobiety, to jest właśnie to kobiece spotkanie z różnych miejscowości, bo my też w tej naszej wspólnocie jesteśmy z różnych miejscowości. No i nasz koncert ostatni, również chciałabym fragmencik puścić, bo jest to inny zupełnie repertuar, pieśni nabożne. Miałem Ci ja w sercu Jezusa niemego, którego łatał
to jest nasze ostatnie doświadczenie i na tym zakończę tę opowieść o dotychczasowej przygodzie z Kurpiowską wspólnotą pieśni, ale chcę jeszcze podsumować to wypowiedziami dziewczyn ze wspólnoty i moją wypowiedzią taką podsumowującą, co nam to daje, dlaczego my to robimy. Nie chciałabym, żeby to była tylko moja opowieść, bo ja w jakiś sposób dzisiaj się czuję przedstawicielką właśnie Kurpiowskiej Wspólnoty Pieśni, więc pozwólcie, że przywołam wypowiedzi dziewcząt. Poprosiłam o krótką wypowiedź pisemną. Nie wiem, czy oglądacie, czy tylko słuchacie, więc przeczytam. Asia z Wolkowych, bo mówiłam, że jesteśmy z różnych miejscowości. Joanna Turek-Wolkowe. Kurpiowska Wspólnota Pieśni to obecnie bardzo ważny element w moim życiu. Badanie muzyki przodków porusza we mnie najgłębsze struny. Przebywanie z kobietami daje dużo siły. Ważny jest też po prostu aspekt edukacyjny. W końcu zyskałam swobodę śpiewu. Taką, którą moja babcia, prababcia i kobiety w mojej rodzinie wcześniej miały z urodzenia. Nie miałam pojęcia, że wspólnotowe śpiewanie potrafi wykreować taką sytuację. Sytuację, kiedy nie tylko otwieram się na śpiew, ale też doświadczam prawdziwej kobiecej wspólnoty. Muzyka łączy. Magda. Magda jest z cyku. Napisała mi najpierw tę krótką wypowiedź, a później jak poprosiłam o rozwinięcie jednego fragmentu, to dodała. Kurpiowska Wspólnota Pieśni jest dla mnie powrotem do dzieciństwa, powrotem do muzyki tradycyjnej oraz do kurpi, na które nie mogę często wracać z powodu pracy w Warszawie. Spotkania dają mi cząstkę kurpi w stolicy, rozwijają mnie pod kątem śpiewu, wiedzy na temat siebie samej oraz mojego miejsca pochodzenia. Zawsze lubiłam śpiewać, a teraz robię to z dziewczynami, z którymi uwielbiam spędzać czas. I poprosiłam ją, żeby rozwinęła ten fragment wiedzy na temat samej siebie. I to, co napisała, to, co też możecie tutaj przeczytać, idealnie się wpasowuje też w moje odczucia, że to jest swego rodzaju terapia, za pomocą której wracamy do jakichś takich zamkniętych szufladek, wspomnień z dzieciństwa, gdzie poprzez muzykę, rozmowę otwieramy te gdzieś tam poukrywane doświadczenia i to daje nam też takie upewnienie się w naszym pochodzeniu, w naszym dziedzictwie, tym, kim jesteśmy, co lubimy, w zrozumieniu samych siebie, bo pewne wierzenia, pewne zachowania naprawdę są przekazywane z pokolenia na pokolenie i my to widzimy. I Magda też podkreśliła jeszcze jedną rzecz, że pomimo tego, że każda z nas jest już tyle lat w Warszawie, ja się pod tym podpiszę, to właśnie prawdziwe przyjaźnie i tę wspólnotę nawiązujemy z osobami z Kurpiowszczyzny. Tak jakoś wyszło, ciekawe czemu. Jeszcze krótko przywołam wypowiedź Agnieszki Stulgińskiej, też dziewczyny z Kurpiowszczyzny, wybitnej kompozytorki, która również napisała, że to stadne śpiewanie, które czujesz w całym swoim ciele, ten bezpośredni przekaz od śpiewaczek daje niesamowitą siłę i to jest bardzo mocne przeżycie. A Olga z kolei, która była inicjatorką tego wszystkiego, powiedziała, że jest to dla niej spełnienie marzeń o utworzeniu grupy młodych kurpianek, które chcą śpiewać tradycyjne pieśni kurpiowskie właśnie w dawnym rycie. I niekoniecznie na scenie, bo właśnie one, te pieśni nie są tak naprawdę tylko, jak myślałam do tej pory, do pokazywania na scenie. Chodzi o budowanie wspólnoty wokół pieśni, za sprawą pieśni, o zachowanie tych tradycji i o czerpanie radości i siły z bliskiej, wspierającej relacji. I na koniec moje przemyślenia. To jest zdjęcie, które wstawiłam na Instagram z podpisem terapia. Już to powiedziałam, bo to dla mnie jest swego rodzaju terapia. Ja mogę wtedy z siebie wszystko wyrzucić, oczyścić w jakiś sposób umysł. To jest też miejsce, gdzie ja się uczę inaczej postrzegać na przykład błąd. Że nie jest to koniec świata, a natura perfekcjonistki sprawia, że trudno mi często to przyjąć. I taka sytuacja zdarzyła nam się podczas ostatniego koncertu, że pomyliłyśmy kolejność zwrotek. I w momencie, kiedy się to zdarzyło, przeżywałam to mocno, ale chwilę później to już uleciało. Po prostu, błąd to błąd, zdarzyło się. Więc to jest też takie, może prozaiczne, ale ja tego właśnie doświadczam podczas naszych spotkań. Uczymy się też w jakiś sposób pokory, tego, żeby z poszanowaniem podejść właśnie do tego dziedzictwa przodków, przodkiń. Bardzo dużo frajdy daje mi też odczytywanie takiej warstwy czasami technicznej, chociaż ja na technikaliach się nie znam, więc o technikalia mnie nie pytajcie, jak zaraz przejdziemy do pytań, ale właśnie, czy ta śpiewaczka to śpiewa tak, bo tak się śpiewało, czy jak się ostatnio zastanawiałyśmy,
No ona bierze tu w tym miejscu konkretnym oddechy, bo po prostu już inaczej nie może oddychać, bo już swoje lata ma, a my młode pewnie byśmy to trochę inaczej zaśpiewały. Muszę też podkreślić to, że te spotkania Kurpiowskiej Wspólnoty Pieśni były dla mnie jedynymi wyjściami i doświadczeniami na żywo w czasie pandemii, bo pracuję w szkole i pracowałam zdalnie z domu i to były jedyne moje wyjścia do ludzi, więc to naprawdę muszę teraz przyznać, pozwoliło mi w jakiś sposób przetrwać ten czas i w tym widzę też bardzo dużą wartość. Mam też inne materiały, które mogłabym wam pokazać, ale ja zawsze mam tak, że jak zaczynam mówić, to strasznie się rozgaduję, więc chyba już tutaj przystopuję i przewinę do już podsumowania i do ostatniego slajdu, gdzie zebrałam zdjęcia, które pokazują coś chyba najważniejszego. I my to mocno podkreślałyśmy właśnie podczas ostatniego naszego wyjazdu na Kurpie, czyli wizyty w Myszeńcu. My się po prostu lubimy, my się po prostu dobrze ze sobą czujemy. I może nie znałyśmy się dobrze do tej pory, Magdę na przykład poznałam dopiero podczas tych spotkań, ale mam wrażenie, że stworzyłyśmy taką wspólnotę kompanek, przyjaciółek, w której się bardzo dobrze czujemy i po prostu razem chcemy doświadczać tej kultury przodków, przodkiń i przekazywać ją dalej, uczyć się i dbać o to, by nie zaginęła. I tyle, słuchajcie, na koniec miły akcent z naszego wyjazdu. Mam nadzieję, że dziewczyny mi nie urwą głowy za to nagranie. Redzinom nom, zyś ta redzicy nie redzi, to dzień dobry wąwąm. Bom. Zyś ta redzicy nie redzi, to dzień dobry wąwąm. Bom. Jakie przyjechali, to nas przywitaj ta, to nas przywitaj ta. Pokaż ta Plaseckie, jako dla nas mata. Pokaż ta Plaseckie, jako dla nas mata. Ziomeckie, to ładne, to ładne, to ładne, to ładne. No, jak tak. No i na tym zakończę. Zapraszam was do Kurpiowskiej Wspólnoty Pieśni, jeśli spełniacie warunki, czyli jesteście kurpionkami mieszkającymi w Warszawie, chcecie się uczyć z tego bezpośredniego przekazu, chcecie z nami być, śpiewać, rozmawiać. A jeżeli nie spełniacie tych warunków, to możecie obserwować nasze działania, spotykać się z nami podczas takich występów właśnie, które może będziemy dawali dla szerszej publiczności w materiałach, które będą po tym spotkaniu, czyli w nagraniu będzie podlinkowana też ta prezentacja, gdzie zebrałam trochę materiałów źródłowych, z których możecie korzystać, jeżeli chcecie poznać ten bezpośredni przekaz. Jest tu też bibliografia, czyli spis materiałów, z których korzystałam na przykład do cytatów. I tyle, słuchajcie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Przepraszam, że się rozgadałam, bo nie chcę nawet patrzeć na zegarek, ale wiem, że się rozgadałam, ale z chęcią przyjmę pytania, jeżeli jakieś będą. Dziękuję ci, Marysiu, bardzo za tą wyczerpującą opowieść i też za ten niedosyt, który nam trochę zostawiłaś, bo część tych materiałów można zajrzeć po prostu po naszym spotkaniu. Też gdyby pojawiły się konkretne pytania, to zapraszam, to jest właśnie ten czas, żeby napisać je, zapytać o coś. Ja dam znać, że słucha nas Warszawa, słuchają nas Kurpie, konkretne osoby pozdrawiają cię serdecznie, więc możesz po spotkaniu jeszcze zajrzeć tam do nich na Facebooka i odpisać. I już widzę, że pojawiają się pierwsze pytania. Ja jestem pod niesamowitym takim ciepłem twojej opowieści. Mam wrażenie, że roztoczyłaś tutaj trochę tego kręgu, tej kobiecej wspólnoty, takiej akceptacji, też tak to usłyszałem, tej zmiany pomiędzy występami dla kogoś, a występami dla siebie i przeżyć, które daje to poczucie, że jesteście razem i możecie być razem. I pierwsze pytanie od naszych matronek medialnych, od portalu Solo Yolo, właśnie o wspólnotę i o czerpanie siły. Pytanie też o to, czy dziewczyny, które dołączają, bardziej myślą o jakiejś wspólnocie, tutaj w cudzysłowie pojawia się wspólne darcie pierza, czy o śpiewaniu,
jako pewnym akcie performatywnym, czy odradzaniu się tradycji, kontaktu z osobami starszymi, kurpiankami, czy zbieraniu pieśni, czyli trochę o motywację, to znaczy jakie są motywacje osób dołączających po prostu do waszej grupy, bądź z którymi rozmawiasz. Na początku może jeszcze podkreślę jedną rzecz, bo o tym nie powiedziałam. Każda z nas, która jest w kurpiowskiej wspólnocie pieśni, ma takie prawo i przywilej, że może zaprosić kolejne osoby. I rzeczywiście tak to działa, najczęściej właśnie z poczty pantoflowej, można powiedzieć, ale też jeżeli znamy się w jakiś inny sposób, to namawiamy siebie nawzajem. Mogę mówić chyba najbardziej o motywacjach nas czterech, bo ostatnio dużo o tym mówiłyśmy i my cztery najwięcej ze sobą spędzamy czasu, ale wydaje mi się, że to też może być odpowiedź, pod którą podpisałyby się inne osoby. Na pewno podczas tych spotkań czuć tę wspólnotę i myślę, że ta wartość, to właśnie bycie razem, to co płynie z tych spotkań jest dla nas niesamowicie ważne i to może być jedna z motywacji. Ale bardzo często motywacją jest właśnie to, żeby mieć kontakt z tą kulturą przodków, przodkiń, bo mówiłam o tym, jaki my mamy background. Często to jest background taki, że byłyśmy w zespołach albo że doświadczyłyśmy tego w latach dzieciństwa czy latach nastoletnich, więc z tym się spotykałyśmy i przejście, wyprowadzenie się do Warszawy czasami to przerywało, więc my powracamy do korzeni i to jest na pewno dla nas ważna motywacja. Myślę, że każda z nas w jakiś sposób to czuje. Dla Olgi na pewno jako inicjatorki jest ważne to, by był ten przekaz bezpośredni od mistrzyń. Ja patrząc po latach na to, jak się uczyłam w zespole, a jak się uczę teraz śpiewać, też widzę ogromną wartość właśnie w tym przekazie bezpośrednim. Nie, że bierzemy pieśń, ja już nie puściłam tej wypowiedzi, ale to może powiem teraz. Nie, że bierzemy pieśń na przykład ze zbioru księdza Władysława Skierkowskiego i jeżeli któraś z nas zna nuty, umie na czymś grać, to odgrywa te nuty i po prostu śpiewamy według tej melodii, która tam jest zapisana i tyle. Nie. Trzeba iść do ciotek, trzeba usłyszeć, jak to naprawdę było śpiewane, bo tylko zapis nutowy nie przekaże nam tych wszystkich zawiasów, tego wszystkiego, co jest po prostu rdzeniem tej pieśni, więc na pewno też to spotkanie, ten przekaz bezpośredni jest dla nas ważny i pewnie może stanowić dla nas także motywację. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie. W razie czego będzie dopytane, tak. I też czekamy na kolejne. Ja chciałbym cię właśnie zapytać o te funkcje, bo mówiłaś o nich dużo, mówiłaś o funkcjach pieśni, które były kiedyś, o tym, że one towarzyszyły na co dzień, o tym, że w różnych sytuacjach miały różne funkcje w życiu codziennym. Mówiłaś też o tym, jak te funkcje ewoluują na przykład w twojej wspólnocie, czym dla ciebie są te pieśni. Ja chciałem dopytać, czy rozmawiałyście, albo czy macie też takie poczucie, czy masz głosy od osób, czym są dla nich te pieśni, jakby co dają im w tej wspólnocie właśnie takie performatywne bycie razem. Często, tak jak to wybrzmiało w wypowiedzi Magdy, często to jest przypomnienie sobie tego, co doświadczałyśmy w zespołach, ale może właśnie w konkretniejszym, może nie, że w konkretniejszym, z większym zrozumieniem, bo nawet jeżeli miałyśmy takie doświadczenie, że na przykład w zespole przedstawiałyśmy obrzędy weselne, to jednak przegadanie tego, zastanowienie się, w jakiej sytuacji ta pieśń była śpiewana, cały ten kontekst wesela, rodziny tradycyjnej, tego, jak te małżeństwa były zawierane, a nie tylko przedstawienie tego na scenie lub zaśpiewanie pieśni z repertuaru weselnego, to jednak jest dużo więcej. Więc myślę, że to bym podkreśliła. I o tym też sporo rozmawiałyśmy. To jest dla mnie ogromna wartość. Tego wcześniej nie doświadczyłam. W ogóle się w taki sposób nigdy nie myślałam o pieśniach, czy to kurpiowskich, czy w ogóle po prostu o muzyce ludowej, no bo miałam takie, a nie inne doświadczenia i dopiero teraz jak się spotkałyśmy z naszymi różnymi życiowymi doświadczeniami, z tym przewodnictwem Olgi, z tym bezpośrednim przekazem, z tym wszystkim, o czym opowiedziałam, patrzę na to pełniej. Możesz powtórzyć jeszcze raz pytanie, bo ja jak zacznę się rozgadywać, to zapamiętam. Ja usłyszałem odpowiedź o funkcję. Okay, jakby. Funkcję. Mhm.
jakby usłyszałem o tym, że one pozwalają przeżywać wspólnie, tak. Pozwalają czuć się wspólnotą, ale też radzić sobie z tym, co się dzieje. I tak jak mówiłaś na przykład o pandemii, to też tak. Dla mnie jest niesamowity przykład zastosowania tej wspólnoty do przeżycia sytuacji, w której jesteśmy. Gdzieś... Tak. Ja chcę tylko powiedzieć, że ja dopiero teraz, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, ja sobie to uświadomiłam. Pomyślałam sobie o tym, że spotykałyśmy się właśnie regularnie co 2 tygodnie i w sumie oprócz wyjścia na zakupy to było moje jedyne wyjście do ludzi. Mm. Więc tak naprawdę do ludzi, żeby z nimi być, a nie wejść do sklepu i z niego wyjść. Mm. Więc to naprawdę w jakiś sposób pomogło mi przetrwać, bo ja jestem jednak zwierzęciem stadnym. Tutaj, jak każdy człowiek. Jak wszyscy jesteśmy, pozdrowienia też od zawadzaków przekazuję, które się pojawiły i od Adama Myślińskiego, od wielu innych osób, które już nie zdążę dzisiaj wymienić, ale serdecznie czuję, że przesyłacie nam tutaj tą energię. Ja chciałbym jeszcze dopytać o ten aspekt pokoleniowy, bo w tym, co mówisz, jest bardzo wiele miejsca, przestrzeni do wymiany między pokoleniami. I mam też wrażenie, że jest to ważne aspekt dotyczący tego, jaka jest trochę rola seniorów albo jak oni funkcjonują w naszych grupach, społecznościach, społeczeństwach. I trochę chcę cię zapytać, jak ty to widzisz, jak widzisz ten przekaz generacyjny w kontekście śpiewania, który jak mówisz jest kluczowy, ale chcę trochę też dopytać o to, jak masz poczucie, jak rozmawiasz z osobami, ze śpiewaczkami, to czym dla nich jest to spotkanie, są te spotkania. Ja nie mam takiego bezpośredniego doświadczenia, to znaczy ja nie umawiam naszych spotkań. Ja jestem osobą, która w nich uczestniczy. To właśnie Olga i Asia, które są kierowniczkami projektu Kurpiewska Szkoła Tradycji, w ramach której działamy, mogłyby pewnie więcej powiedzieć, ale przygotowując się do spotkania, poczytałam trochę o tym, czego doświadczyły dziewczyny, między innymi w kontynuatorkach tradycji, czyli w tym projekcie, który był prowadzony w Bandysiach dla dziewczyn z Bandyś i okolic. I tam wybrzmiewały bezpośrednio takie głosy właśnie od ciotek, że one się bardzo cieszą z tego, że jest ten bezpośredni, że jest ta możliwość spotkania, że dziewczęta się tym interesują, że chcą się uczyć. Też tak wybrzmiewały takie bezpośrednie, bez ogródek wypowiedzi, że no po prostu my najlepiej śpiewamy, więc uczycie się od najlepszych. I to jest wspaniałe, ale to jest prawda, bo akurat ta część Kurpiewszczyzny, Bandysie, to jest po prostu największe zagęszczenie śpiewaczek na kilometr kwadratowy, jak przeczytałam i się pod tym podpisuję, ale też pani Zosia Warych, u której byłyśmy, też ogromnie się cieszy z tego, że może nam przekazać te pieśni. Akurat od niej uczyłyśmy się repertuaru nabożnego, bo taki był też pomysł na koncert finałowy w Myszyńcu, ale też pojawiła się tam pieśń pogrzebowa, pieśń adwentowa, żebyśmy mogły doświadczyć pieśni z różnego momentu roku kalendarzowego. Chcę jeszcze powiedzieć o moim lokalnym doświadczeniu, o moim jednorojskim doświadczeniu, bo mówiłam o tym, że badałam przynajmniej do tej pory, już teraz tak nie będę tego robiła, badałam trochę tak z daleka i bardziej na podstawie źródeł. Jeżeli przekaz bezpośredni ustny, to akurat on nigdy nie dotyczył pieśni, ale mam nadzieję, że niebawem się to zmieni, ponieważ wiem, że są nagrania, które były zrobione w mojej rodzinnej miejscowości w latach 50. i 60. i bardzo chciałabym, żeby taka sytuacja jak w Bandysiach, taka, co my robimy w Kurpiowskiej Wspólnocie Pieśni, pojawiła się też w Jednorożcu, czyli na tym moim obrzeżu, żeby miejscowe seniorki, które działają w klubie seniora, pozdrawiam, bo uwielbiam te kobiety po prostu, panów również, osoby, które działają, które przychodzą do klubu seniora, to są osoby naprawdę niesamowite, bardzo często to są właśnie osoby, które należą do koła gospodyń, są w zespole regionalnym, ale właśnie chciałabym, żeby może nie śpiewały mi, nam, młodym dziewczynom, które mam nadzieję, że kiedyś ściągniemy na takie spotkanie w Jednorożcu, tego, co śpiewają albo układają współcześnie, ale może by spróbowały sobie przypomnieć jeszcze takie pieśni, które słyszały od matek, babek, które puścimy sobie właśnie z tych nagrań z lat 50. i 60., gdzie są nagrane takie wówczas
no, znane, do dziś wspominane śpiewaczki z Jednorożca z okolic, więc mam nadzieję, że też u nas zafunkcjonuje na tym pograniczu, u mnie, na tym pograniczu ten przekaz bezpośredni i w taki sposób te seniorki będą mogły odnaleźć się we wspólnocie, że nie tylko klub seniora i trochę same dla siebie, ale że też to będą mogły wyjść ze swoim doświadczeniem, będą mogły wyjść ze swoim dziedzictwem do innych dziewczyn. I nie tylko te takie śpiewaczki, które się pojawiają, kiedy mówimy o śpiewaczkach kurpiowskich, Zofia Warych, Antonina Deptuła i tak dalej, wszystkie bandysionki, ale także te, które może gdzieś są poukrywane w miejscowościach, może nawet właśnie u mnie w Jednorożcu. Trzymam kciuki za tą inicjatywę. I pytanie ostatnie, już na takim ostatnim naszym fragmencie, o nowe pieśni. Jak to wygląda, na ile powstają, czy są, czy poruszają może jakieś inne tematy, kto je tworzy? Pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl, jeżeli mam odpowiedzieć na to pytanie, to jest taki zwyczaj, taka tradycja, która jest od wielu lat, że pieśni mogą powstawać, jeżeli dobrze się śpiewa, dobrze pieśń wchodzi i można użyć słów z innej pieśni, a pasują do tej melodii, którą akurat śpiewamy, albo można nawet nowy wymyślić, to jeżeli jest ktoś bardzo obyty i ma taką swobodę, to jest w stanie to zrobić i może nową pieśń stworzyć, dlaczego nie? Czy nowe powstają? Tego nie wiem, prawdę mówiąc. Raczej się nie spotkałam z informacją, że zupełnie nowe, takie tradycyjne. Oczywiście są kompozycje różnego rodzaju, które są w jakiś sposób inspirowane muzyką tradycyjną, wykorzystują muzykę tradycyjną, są używane na przykład w muzyce klasycznej te nuty i dźwięki z muzyki ludowej, no chociażby Karol Szymanowski, to jest człowiek, który zaadaptował właśnie muzykę tradycyjną właśnie takiego szerszego grona, ale czy współcześnie powstają nowe, tego nie wiem, nie chcę palnąć więc pozostawię przestrzeń, może ktoś bardziej kompetentny odpowie w komentarzach. Tak jest, zapraszamy serdecznie do dzielenia się wiedzą tutaj, jak się w naszym spotkaniu. A ja jeszcze pozwolę sobie już z takiej czystej zazdrości tego kobiecego kręgu zapytać, czy kojarzysz jakieś męskie inicjatywy wokół śpiewu kurpiowskiego? Czy one powstają, czy są, czy istnieją? Jak mężczyźni radzą sobie z tworzeniem takich wspólnot pięknych, o których opowiadasz? Oczywiście, że są. Znam kilka takich. To są grupy śpiewacze, które działają przy zespołach. Jedna taka grupa to jest grupa przy zespole, męska grupa przy zespole Podborem. Pozdrawiam chłopaków. Z Zawad właśnie. Nie puszczałam tu nagrania, a mam nagranie, jak śpiewają Poset Jonek Łorać. I to był w ogóle niesamowity moment, bo byłyśmy z wizytą z dziewczynami właśnie w Zawadach. To nagranie, które puszczałam na koniec, to było nagranie, jak jechałyśmy do Zawad właśnie. I to był świetny moment, bo ja się tam poczułam jeszcze lepiej, co ciekawe, jeszcze lepiej niż w centralnej Kurpiowszczyźnie, bo byłam na zachodniej, bo Zawady to jest gmina Baranowo i to jest już ta moja Kurpiowszczyzna i chłopaki śpiewali właśnie piosenkę, którą ja znam z dzieciństwa i my też ją śpiewaliśmy w zespole, Poset Jonek Łorać, więc to było mi jeszcze bliższe, jest taka grupa. Jest też grupa męska, która działa przy zespole w Czarni, tam między innymi koncentrują się chłopaki wokół Witka Kuczyńskiego, którego również pozdrawiam i zespół Carniacy tak samo pozdrawiam, więc takie grupy też są. Czy są takie otwarte spotkania śpiewacze? Nie jestem pewna, takie typowo męskie. Nie jestem pewna, na pewno warto śledzić działalność Adama Struga, który prowadzi różnego rodzaju warsztaty, takie spotkania. Wiem, że jakiś czas temu opublikował program na najbliższe tygodnie, miesiące. Są tam spotkania na Kurpiowszczyźnie, ale też w innych punktach na mapie naszego kraju czy w Warszawie, więc można śledzić i to może być taka przestrzeń dla śpiewu męskiego. Nie tylko, bo to mogą być śpiewy oczywiście jakby bez barier, ale mogą być też bezpośrednio męskie. A co stoi na przeszkodzie, żeby taką typowo męską grupę powołać? Dlaczego nie? A jak są jeszcze jakieś inne, to się odezwijcie w komentarzach, bo ja może podkreślę jeszcze, ja dopiero tak naprawdę wchodzę w ten świat muzyki tradycyjnej. Tak jak mówiłam, no moje doświadczenia są takie, a nie inne. Trochę byłam z boku, trochę bardziej naukowo, a teraz zagłębiam się, zanurzam w to tak bezpośrednio, więc jeszcze wszystkiego nie wiem, cały czas się uczę i to jest dla mnie ogromna wartość.
I zapraszamy w takim razie do kontaktu, jeśli ktoś ma ochotę powiedzieć, że działa w tym temacie. Na koniec bardzo dziękuję Ci, Marysiu, raz jeszcze za dzisiejszą opowieść, za dzisiejszą historię Twoją, która pozwoliła nam spojrzeć na doświadczenie kobiecego śpiewu kurpiowskiego przez pryzmat niesamowitych emocji, o których też opowiadałaś. Ja zapraszam serdecznie także do sklepu podróżnika, gdzie mogą Państwo zaopatrzyć się w różne pozycje dotyczące też kurpi. Na nasze kolejne spotkania, o których więcej dowiecie się na fanpage'u Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna, księgarnię można odwiedzić na stronie w Warszawie, sklep podróżnika lub na stronie sp.com.pl, a nasz live będzie również dostępny na YouTubie Pracowni Etnograficznej, gdzie pod filmem znajdą się również linki do wszystkich źródeł, o których Maria dzisiaj opowiadała. Zapraszam też serdecznie na stronę podróże.etnograficzna.pl, gdzie możecie zobaczyć poprzednie nagrania z tego cyklu. Właśnie dzisiaj, tak jak rozmawialiśmy z Marią, rozpoczęliśmy nasz lokalny cykl podróży, więc z zainteresowaniem czekam, tak jak Wy, na to, co będzie dalej. Dziękuję Państwu bardzo i dziękuję, Marysiu, Tobie. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Ja zapraszam na kurpiankę w Wielkim Świecie.